Witajcie, z tej strony DJ Adamus. Miło mi poinformować, że zostałem specjalnym exclusive rezydentem Patcha Poznań. Będziecie mogli mnie częściej widzieć tam i usłyszeć w Patchy Poznań na mojej imprezie King of House. Zapraszam. Znaczy rzeczywiście, spędziłem ponad tydzień na Ibizie i powiem to tak, że w dobie internetu myślę, że i Polska i cały świat jest bardzo na bieżąco. To nie jest tak, że już mamy ten problem, co był 10 czy 15 lat temu, jak zaczynałem swoją karierę, kiedy jeździło się raz na pół roku, raz na rok czasu, bo fundusze czasem nie pozwalały po płyty i wtedy rzeczywiście było się masterem przez cały rok czasu, bo miało się te nowości. Czasem wytwórnie wydawały po 500 egzemplarzy, więc tym bardziej tych utworów nie było na polskim rynku. W obecnym czasie i przy po jednym kliknięcie na sklepie dla DJ-ów możemy sobie ściągnąć całą muzykę całego świata i to jest ten plus, bo mamy szybko dostęp do muzyki. Minusem jest to, że rzeczywiście konkurencyjność wśród DJ-ów została większa, a sama Ibiza jakby przede wszystkim inspiruje klimatem. Ja jeżdżę po klimat, jeżdżę po wyciszenie, jeżdżę po to, żeby poczuć ten klimat i imprezowy, i samej wyspy. A jeżeli chodzi o muzykę, to już od kilku lat zauważam taką tendencję, że rzeczywiście jest rozbicie na wiele etapów, na wiele płaszczyzn muzycznych. Po pierwsze muzyka, która jest sensu stricto dyskotekowa, muzyka alternatywna i gdzieś tam pomiędzy te wiele wytwórni różnych się pojawia. Po pierwsze są imprezy sygnowane przez DJ-ów, są imprezy sygnowane przez wytwórnie płytowe. I żeby zobaczyć wszystko, to jest niemożliwe. Ja wybrałem sobie kilka imprez, z kilku jestem bardzo zadowolony. Fenomenalny set Dimitri from Paris, fenomenalny set Salomona w Patchy. Trochę gorzej w Patchy zagrał jak dla mnie, ale fenomenalnie ludzie się bawili. Ja po prostu może oczekiwałem czegoś innego po wcześniejszym secie, jaki słyszałem na plaży w Cafe Mambo Boba Sinclaira. Rzeczywiście w Patchy zagrał bardzo pod publiczność, ale to też świadczy o wielkości tego DJ-a, że nie gra tylko i wyłącznie swojego, tylko potrafi się dostosować do publiczności, co ja też staram się ciągle robić, więc rzeczywiście czasem moje sety są takie, czasem inne, ale to też świadczy o tym, że nie zamykam się tylko na siebie, tylko na muzykę. No i rzeczywiście z Ibizy przyjechałem wesoły, uśmiechnięty i gotowy do działań w Patchy Poznań. Cieszę się niezmiernie, że rzeczywiście staję się tak zwanym exclusive rezydentem w Patchy Poznań, bo jest mi niezmiernie miło tutaj gościć. I to jest tak, że impreza będzie nazywać się King of House, to jest impreza, z którą jeżdżę po całej Polsce. Czyli można spodziewać się, że będzie muzyka house'owa, z pogranicza house'u i sensu stricto house'owa, troszeczkę starszych rzeczy, troszeczkę nowszych rzeczy, wszystko co jest pod hasłem house. Jeżeli chodzi o gości, to czasem rzeczywiście pojawiają się goście na moich imprezach. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że rzeczywiście będę do Poznania przyjeżdżał częściej, będziemy się widzieć w Patchy. Kolejna impreza już w grudniu będzie powiązana z moimi urodzinami, więc na pewno będzie dużo konfetti i dobrej zabawy.